Ale tu fajne dźwięki w tle są. Pojęcia nie macie. Wow, aż się uderzyłem normalnie. Uderzyłem się w kolano. Nieważne. Matko Bożo, kochano, już myślałem, że mnie dzisiaj nie będzie, a jednak jestem. Ta gra, jak jest dzisiaj, miała naprawdę piekielnie dziwaczne i zasępiające moją skromną osobę problemy z uruchomieniem. Notabene ściągnął się też do niej patch. Patch opiewający na 500 miliardów terabajtów. Nie wiem, co oni w ogóle w tych patchach pakują, no ale na litość boską, w dawnych czasach to 5 różnych gier by się w tym zmieściło. Dobra, w każdym razie, nevertheless, jestem ja, Jacob, jestem Jacob, który... Missing? Kurde. Czy to jest... Zaraz. Co to jest? 093, 42, 42 lata, male, czyli mężczyzna. Ale co jest tu napisane? Richard jakiś tam. Przez chwilę miałem taką konkluzję, taką konstatację, że może to nawet Jacob jest trochę podobny, ale jednak nie. Nie da się ukryć. No, w każdym razie, ludziska, witam was bardzo serdecznie, wszystkich razem, każdego z osobna. No touch, no touch! A i nie będę toczował cię. O proszę, jak fajnie. O kurde, ty! Ło! Prawie się wystraszyłem. Dobra, bo widzę, że tu się ostre, hardkorowe akcje jazdy bez trzymanki od Janie Pawlają, więc się z wami porządnie, po Bożemu przywitam. Witam was bardzo serdecznie wszystkich razem, każdego z osobna na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. Oczywiście dalej pogrywamy sobie w Dekalisto Protocol, ten cudowny, horrorowy tytuł. A z tej strony jam ci to jest Cigrzechun 40, no i cóż. No i gramy dalej. Tak jest. Ostatnio zdałem sobie sprawę z czegoś bezbożnego, trochę smutnego. Okej. Okay. Zbugowałem grę? Tu nie wolno stać. No nic. Dobra. Najwyraźniej, kiedy stałem w tamtym pikselu, to dźwięki miały ze sobą problemy mentalne. Tak czy inaczej, do czego zmierzam? Ostatnio sobie uzmysłowiłem, że w tej grze do tej pory, bo nie wiem, no może jeszcze jakiegoś zastanę, ale do tej pory nie spotkałem ani jednego bossa na swojej drodze. I powiem wam szczerze, trochę mi smutno się robi na serduszku. Bossowie są najfajniejszymi przeciwnikami w grach tego typu, właśnie w takich strzelankach klimatycznych. Bardzo ubolewałem zawsze nad tym, że w Stalkerze nie było za specjalnie bossów, no ale na przykład w Metrze albo daleko szukać w oryginalnym Dead Space'ie, jacy tam fajni, miodni byli bossowie w jedynce w Dead Space'ie, ale pomysłowi i ciekawi, a tutaj taka posucha, do tej pory nie było nic. Trochę smutno. No ale dobra, co ją mogę? Z tego co widzę, niewiele mogę, ale może coś posprzedaję i coś będę mógł. Na pewno... Nie, to kurde, chcę klikać. Ja chcę klikać tą grę. Chcę sprzedać to, chcę sprzedać to. Czy jeszcze coś? Ani chybi tak, bo... No aż tyle tego wszystkiego to nie będę potrzebował. Powiedzmy, że sprzedam to i powiedzmy, że sprzedam to i jedną apteczkę, nie? To tak powinno być wpyte. Wpyte, Zbysia, 1000 kredytów. Czy ja z 1000 kredytów jestem w stanie coś zrobić? Oczywiście, że tak. Ale prawdę mówiąc, mnie to da tylko stabilność do tej najgłówniejszej, w sensie nie żeby to była główna broń, tylko ona jest głównowarta, z tej perspektywy najgłówniejsza broń w grze, więc tak chyba trochę nie bardzo. To już wolę odłożyć szmal, hajs, pieniędzy na coś lepszego. Pały nie będę ulepszał, raczej. Wolę szczylać. No dobra, ale jeżeli bym chciał inne rzeczy, no tutaj 1300, w sensie 3600, nie wiem czemu powiedziałem 1300, tutaj 2700, a tutaj... Czekaj, coś mi tu nie pasuje. A, bo zwykły pistolet ja już mam na maksa, rzeczywiście, fakt. No to by mnie najbardziej interesowało, nie? Chyba. Nie wiem, może wcale. No ale... No ale na razie mnie na to nie stać, to po prostu obejdę się smakiem. Dobra, ludziska, idziemy dalej, nie ma to tamto. Kurde, wielką facelę, tylko zobaczmy jeszcze, do czego mam więcej amunicji. Tutaj mam nieprzeładowaną broń. To można coś podziałać. Pindolet ma... Niewiele pocisków. Prawdę mówiąc, ogólnie nie mam zbyt wiele pocisków, pomijając tą broń. A ona jest akurat najfajniejsza ze wszystkich, więc ani chybi dobrze będzie, jak z nią będę łaził. No i zobaczymy, dokąd mnie to dzisiejsza gra zaprowadzi. Dokąd dzisiejsze zakamarki. Okej. Ta muza w tle. Ta muzyka w tle, nie mogę. Ale udźwiękowienie do tej gry to jest po prostu taki sztos, że ja pieprzę. To jest po prostu cud miód. Dobra. Powolutku, na spokojnie, trzeba się wczuć. Tam widzimy znajdźkę.
To się zaraz zaopiekujemy. Mamy apteczkę, bardzo fajnie. I teraz co dalej? Tam są drzwi, tylko że tymi drzwiami nie przejdę. Czyli trzeba iść tędy. No wyjścia za specjalnego nie ma. No ta baza zdecydowanie ma najlepsze czasy za sobą. Trzeba przyznać, jest obecnie w stanie... Aha! O kurde! Jezus! O ty! Dużo wrogów! O matko, matko! Matko z córką, ma obie dziewice, co mają chcice! Uśnie, kurde, w dupę, twoja mać! O ty kurde! Ty szumagoje wiutku! Szumagi! Szumagi! O ty ryty ty! Chodź w życiu! O ja przepraszam! Ja nie będę już! Ja już nie chcę! Dobra, zabijcie mnie! Szczerze mówiąc, nawet trochę się, pewna cząstka mnie się cieszy z tego powodu, że zginąłem, bo te animacje śmierci są tak epicko krwiste. Nawet lepsze niż w Dead Space'ie. Więc fajnie, że to mogliśmy zobaczyć. No naprawdę aż mnie ciary przeszły. Jak sobie człowiek uzmysłowi, jak to musi boleć, no to rzeczywiście daje to do myślenia. Tylko dobre pytanie, co ja mam w ogóle w tym miejscu zrobić, bo tak człowiek spada na hordę przeciwników i co dalej z tym faktem? To znaczy, mam z nimi walczyć, mam przed nimi uciekać? Nie bardzo się orientuję. Nie wiem, zacznę się skradać. Zobaczymy, czym to zaowocuje. On... No chyba mnie nawet nie widzi. Tu się da przejść. Ale czekaj, wróć. Jestem ciekaw. Ciekawość, pierwszy stopień do piekła. Zapamiętajcie sobie, dzieci. Mimo wszystko jestem ciekaw. Bo jeżeli bym zrobił... Tak. I tak. To może zaowocować znajdźką. Ale patrzcie, jakie chunowate miejsce, że jak człowiek jest cicho w tym miejscu, w tym konkretnym miejscu, na tym obszarze, to jest wszystko w porządku. Ale jak strzelisz... Aha. No to teraz już wiem, o co chodzi. To pomieszczenie jest całe oblepione tymi niby ludźmi. No i to dlatego, oni są wszędzie. Dobra, pojedynczo ich wykończymy, to zawsze będą za... O Jezus! Ja się kurde straszę, jak sam do niego podszedłem. Głupi jestem! Głupi! No, trochę stasy pomarnowałem, ale myślę, że się opłacało. Nie ma głowy! 21 kredytów. Prawdę mówiąc, to mi się zbiornik ze stazą zwrócił. Ale... Zobaczymy, co będzie w następnym. To są takie kinder niespodzianki, nigdy nie wiesz, co wypadnie, więc w sumie może warto, nie? Dobra, teraz... Ile ich zostało? 1, 2, 3, 4, chyba 4. Jakoś tak. No dobra. O ty, pterodaktylu! Uż, idź, stój! Stąd strzelam! Nie mutuj! Kałamarnicem, bo mam chcicem. Dobra. Znowu kredyty, tym razem 18, coraz bidniej. Ale patrz, jakie podchwytliwe pomieszczenie. Każdy, kto tutaj spadł i był graczem tego tytułu, który po raz pierwszy przechodzi grę, no to prawdopodobnie strzelił w tym momencie, no i go zeżarła ta horda, nie? A tutaj jednak... Widzicie, da się inaczej żyć. Kurde. Stefan! Nie mutować będzie! O-o! No musiałem strzelić. Czy pan wstanie? Chyba nie. Ale koledzy... Koledzy idą! Dokąd idziesz? Do Biedronki? Nie ma już promocji. No dobra. Nie wiem, czy się opłacało, czy się nie opłacało, ale w sumie to jest gra strzelankowa, tak? To jest strzelanina, więc... Jak można postrzelać, to chyba o to w tym wszystkim chodzi. Więc... Ja tam się cieszę. I wcale nie żałuję. Tym bardziej, że zużyłem chyba 4 pociski, zebrałem 4 pociski, więc w sumie wychodzę na 0. A przy okazji jeszcze trochę tam zarobiłem kredytów. Nieźle. Zasilanie, reaktor. No dobra, to idziemy dalej.
Co ciekawe, w tej grze, gdybym grał poza kanałem, gdybym rzeczywiście miał taki pierwszy kontakt z tym tytułem, a nie prowadził działalności na YouTube, to powiem szczerze, że... Co to było? Okej. No, na jednym to się jednak ci twórcy znają, na dźwiękach. Wiem, że to mówię bez przerwy, ale... No ciężko tego nie mówić. Aha. Mamy wroga. Który lubi biegać. Płoszty w dupę. Muszę się trochę ograniczyć z tym strzelaniem, dlatego że... Wiecie, tutaj mogą występować podobne pomieszczenia do tego, z którego przybyłem. To znaczy, że jak strzelę, to się nagle na mnie cała kohorta rzuci, więc... Trzeba jednak uważać. To jest w końcu horror, więc grajmy nieco bardziej horrorowo, a mniej strzelankowo. Tak czy inaczej, tam jest butla z gazem, jak ktoś... A tutaj są kolce. O-o. A ja nie mam czym skorzystać z tych kolcy. Ma się to tak trochę z dupy. Co jest? No bez głowy. No i niedobrze. Trzeba trochę postrzelać. Co tam, Januś? Ano, jestem, ludziska, wybaczcie mi tą delikatną przerwę. No taki dzisiaj zwariowany dzień mam. Mieliśmy ociupinkę problemy w realnym świecie z naszymi świnkami morskimi. Ale everything is under controlen. Sytuacja, że tak powiem, opanowana. Mimo wszystko, jeżeli będziecie słyszeli jakieś dziwne dźwięki, to właśnie te gryzonie balują w tle. No, chyba narzekałem ostatnio, jak się przestaliśmy widzieć, że trzeba będzie trochę postrzelać. No niestety, rzeczywiście trzeba będzie trochę postrzelać, bo wyzbyłem się ze stazy i teraz, prawdę mówiąc, nie mam możliwości. Ale te dźwięki, no kurde. Super. Tak czy inaczej, wyzbyłem się ze stazy i powiem szczerze, nie bardzo mam możliwość po cichu likwidować te pokraki. No chyba, że walką wręcz, ale to też nie jest takie do końca miłe, nie? Bo w walce wręcz to zawsze można delikatnie zdupcyć i delikatnie oberwać. A tego nie lubimy. No kurde, co to jest napisane? Maintains... Maintains? Nie wiem, może mentylki? O! Nie, lentilki. To były takie cukierki. Nieważne. No dobra. Dokąd mnie to doprowadzi? Prawdę mówiąc, droga, po której chodzę, jest coraz dziwniejsza. To znaczy, nie żeby coś, ale tak naprawdę to... Ja nie wiem, skąd Jacob wie, że w ogóle dokądśkolwiek to zmierza, że to nie będzie ślepy zaułek. Czy tu się da przejść? Tędy? Tak. No to teraz pytanie za 10 punktów. Czy ja mam tamtędy przechodzić? Bo... Tu jest jeszcze inna droga. Aha, dobra, tam się gra zapisuje, czyli tutaj będzie alternatywna ścieżka. No to idziemy. Szkoda, że w tej grze troszeczkę, wiecie, jakoś nie oznakowali tych pobocznych przejść, tak jak było na przykład w Half-Life'ie. Tam zawsze wiedzieliśmy, gdzie można spodziewać się znajdzie, dlatego że zawsze była ta litera lambda, nie? To takie było niby w klimacie gry, a z drugiej perspektywy troszeczkę jakby ułatwiało. No dobra. I dokąd mnie ten tunel doprowadził? Tak jakby donikąd. Dziwne miejsce. Takie dosyć złowrogie. Był kiedyś taki horror... Wow! Oj, spadłem. Gdzieś. Nie wiem gdzie. Dziwnie trochę. Co tu jest? Nic tu nie ma? Kurde, gdzie ja jestem? Był kiedyś taki horror dotyczący koncepcji grotoławstwa, że tak powiem. Schodziło się pod ziemię i tam potem jacyś tacy... Okazało się, że bohaterowie znaleźli jakiś taki jakby lud troglodytów, którzy żyją pod ziemią jak jaskiniowcy od tysięcy lat. Chyba nawet ślepi byli. No i potem gonili tych ludzi, tą ekipę grotołazów. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale trochę się podobnie czuję w tym momencie. Coś ten deseń. Okej, czyli nie jestem tu sam. Jest to delikatny problem, bo...
szlak. Jestem debilem, znowu ich obudziłem. Zapominam o tym. Ja naprawdę nie robię tego naumyślnie. Ale po prostu jak zobaczyłem podczas walki wręcz, że mogę strzelić, to już mi odruchowo ręka poleciała na spust. Ja zapominam o tym, że nie mogę strzelać, bo przecież mnie usłyszą. Dobra, idziemy dalej. Dokąd mnie to w ogóle doprowadzi? Bardzo dziwne miejsce. Okej. To chyba też jest przeciwnik. Ale wolę go nie zaczepiać. Grubo. No klimacik jest. Co tu wiele gadać. Okej, gdzie ja w ogóle jestem? Co to za miejsce i co ja tu mogę znaleźć? Czy ten znak coś mi powinien mówić? Tu jest droga. No chyba jest. Serio? Serio, serio? Serio, serio? O, dwa strzały. Bardzo mi miło. No prawdę. Doceniam. Ty, ale podniesiesz to? Halo, tu kredyty wyleciały. Przecież on ich nie podniósł. No są. Dziady. Tylko z jakiegoś powodu Jacob brzydzi się pieniędzy. Musi być komunista. No komuś jak nic. Pieniędzy się brzydzi. No kurde, nie podniosę, no. To pierwszy taki problem od początku gry. Do tej pory jeszcze nie miałem problemów z podnoszeniem przedmiotów. Czy tu da się przejść? Tak, tam jest pewnie ta główna ścieżka. Natomiast jeszcze widziałem pewną szczelinę wcześniej. Też nie głupio by ją było zbadać. Co to jest? A, to jest lampa. Tu jest droga? What the fuck? Trochę się gubię, bo rozgałęzienia były trzy po drodze i tak jakby ja już nie wiem, czy dobrze idę. Jacob? Zawiesiłeś się? Halo? No nie gadaj. Chopie, kurde mać, co ty tu robisz? O mój Boże. Czekajcie, nade mną jest prysz. Spróbuję go zdetonować. Zobaczymy, co to da. Tylko detonować będę przy użyciu gówno broni. Tylko która to była? Albo to, albo to. Chyba to. No, tak jakby nie pomogło wcale. Dobry dzień, nagranie, nie ma co. O mój Boże, no zawiesił się. Po prostu się wziął i się zawiesił. Dobra ludziska, pożegnam się z wami na sekundę, muszę wczytać, co zrobić. To nie jest mój dzień, jeżeli chodzi o nagrywanie, zdecydowanie wiele problemów dzisiaj mam. Natomiast nawet się dobrze stało, że gra się zwiesiła z tego prostego powodu, że znowu obserwuję coś, co niestety wygląda, że jest dosyć wielkim problemem tego tytułu. Aha, dobra, ja tutaj jestem. No to nieważne, bo nie poznawałem tego pomieszczenia, ja do niego ostatecznie nie wszedłem, no ale jakoś ta gra się w nim zapisała. Miałem właśnie powiedzieć, że problemem tytułu jest to, że on potrafi zapisywać checkpointy, w których my jeszcze nie byliśmy. Już raz kiedyś tego doświadczyłem. Ogólnie tu mogę coś włączyć, tylko pytanie brzmi, czy jeżeli ja to włączę, to dalsza droga będzie tędy, czy też dalsza droga będzie tam, no bo tam była jakaś ta alternatywna ścieżka i teraz dobre pytanie, czy się tam wrócić, czy tam pójść jeszcze raz. Nie dowiem się, jeżeli nie nacisnę guzika. Więc obawiam się, że będę to musiał zrobić. Mam dwie apteczki, na pewno jedną bym sprzedał. Tak? No chyba. Myślę, że jedna mi wystarczy na zapasie, no i prawdę mówiąc więcej nie zrobię. Bidny jestem jak mysz kościelna. Zobaczmy, co zrobię. Zresetuj przełączniki. No dobra, i mi się ta droga odblokowała teraz. Tak, ona się odblokowała. Czyli, a pewnie wyjdę tutaj tą alternatywną ścieżką, dlatego też się tam teraz znowu cofnę. No wybaczcie, że będziecie musieli znowu obejrzeć pewien etap gameplayu, no ale przecież... No widzicie, że to nie jest zaplanowane, ani nawet to nie jest moja wina. Po prostu.
Tak wychodzi. Powiem szczerze, że do tej pory miałem wielkie obiekcje odnośnie tego, że gra nie pokazuje alternatywnych ścieżek w taki bezpośredni sposób i gracz cały czas się musi zastanawiać, którędy powinien iść. Ale prawdę mówiąc, jak do tej pory, to wydaje mi się, że większość z nich po prostu znalazłem. I powiedziałbym, ośmieliłbym się zauważyć takie moje spostrzeżenie luźne, że chociaż nie są one oznaczone, to są dosyć intuicyjne. To znaczy są tak ulokowane i w taki sposób są przedstawione graczowi, że no raczej zazwyczaj gracz podejrzewa, która z tych ścieżek jest tą główną. Mam tylko nadzieję, że tym razem się nie zatnę. Prawda taka, prawda dziejowa, że za pierwszym razem też się nie zaciąłem, tylko potem mnie naszło na wracanie się tymi drogami, którymi raz już przeszedłem. No i to był błąd. Ale zdecydowanie chcę tędy przejść, bo tam może być coś naprawdę ciekawego na końcu tych wszystkich tuneli. Dobra, ty wstaniesz. Co? O! Kurde! Jakie to było dobre! No dobra. Powiem szczerze, znowu się wystraszyłem, znowu delikatnie podskoczyłem na fotelu, bo... jest wszędzie pełno ciał. Bo nie spodziewałem się ataku od tyłu. Ha! Gej! Wydało się. Nie no, jeden gościu mnie zaatakował od frontu i to wiecie, no przewidziałem. A drugi nagle, w najmniej spodziewanym momencie, prosto od tyłu jak uderzył. No to się zaskoczyłem. Jezus! Znowu podskoczyłem, no. Przeciwapka! Nie będzie to tak! Nie mutujemy, mówię! Co Pan Jezus powiedział? Pan Jezus powiedział, nie mutujemy. Jest nowa wiara Grzechosławii. No, w każdym razie już dwa razy podskoczyłem na fotelu, znaczy się jest moc. Znowu kolejne z tych tajnych pomieszczeń, czyli ten znak oznacza właśnie te tajne stowarzyszenia jakieś. Tylko właśnie, no nie bardzo wiem, co one w efekcie oznaczają. Co to było, to tajne stowarzyszenie? Aha! No właśnie. Odblokowałem osiągnięcie, które było zatytułowane Wspólnota i teraz pytanie, czy to miejsce, bo wiecie, opcje są dwie, to jest jakby taka, no nie wiem, sala władz, coś w ten deseń i opcje są dwie, albo to miejsce, no to było jakieś taką, rzeczywiście coś a la Lożą Illuminati, ale przed katastrofą, dla ludzi z tą katastrofą niezwiązanych, albo to miała być jakaś skrytka na czas tej katastrofy, czyli oni wiedzieli o tym, że do niej dojdzie. Tego nie wiem. Tajny pokój, no właśnie, Yannick Sage. Już czytam. Czytu, czytu, pitu, pitu. Sage. Dwójka? Nie mam bladego pojęcia, co się tutaj wydarzyło, ale no widzieliście, że nie było liter. Dlatego się zamknąłem na czas odsłuchiwania, no bo nie ma liter, to chociaż nie będę przeszkadzał w odsłuchaniu, nie? Co my tu mamy? Moi. Nice. Drukarka komputerowa. Nie wiem, co to jest. Znaczy, no, ja wiem, co to jest drukarka komputerowa, ale... jakie może mieć zastosowanie w tym tytule, to powiem szczerze, nie wiem. Bardzo fajnie, fajnie. Strasznie się cieszę, że w tej grze są takie właśnie poukrywane pomieszczenia, bo to nie tylko są takie dodatkowe znajdźki, ale przy okazji człowiek ma takie poczucie swego rodzaju jakby mistycyzmu, jakby znalazł coś takiego wyjątkowego, coś takiego związanego z tą mroczną i tajemniczą fabułą, nie? To mi się bardzo podoba. Do tej pory znalazłem dwa takie pokoje. Nie wiem, ile ich tak naprawdę było, ale...
ale znalazłem dwa i wychodzimy w tym miejscu. Tego się akurat spodziewałem. To zobaczmy jeszcze, czy mogę coś sprzedać. Ta drukarka 3D, to może być coś na handel. Co to jest? Za 1000 kredytów. Ja pieprzę. No to opłacało się tam zejść. No to sprzedaj! Sprzedawaj, Janusz! Niczego nie będzie, jak to mawiał Kononowicz. 2500, no tylko czy mnie to ratuje? 2500, chyba nie bardzo. Powiem szczerze, na tym etapie to już potrzebuję wincy. I to jest ten smutek egzystencjalno, moralno-analny. Potrzebowałbym 2700, widzicie? Widzicie, rozumicie? To jest dosyć sporo, 2700. Tutaj mogę, co to mogę kupić? Aha, ale to jest ten dupo pistolet moduł alternatywnego ognia z pięciostrzałową serią powodującą wysoki poziom obrażeń. To jest bardzo drogie. Albo to, amunicję, która wybucha po trafieniu w cel, zadaje dodatkowe obrażenia wszystkim, którzy znajdują się w promieniu wybuchu. No, to by się dało być może osiągnąć, jeżeli bym troszeczkę pomataczył z ekwipunkiem. Czekaj. Ja mam 2500. Czy dałoby się zyskać do 2700? Teoretycznie tak, ale to już będą mocne machloje. Nie, nie będę takich rzeczy robił. Ty zbyt niebezpieczny. Ufam, że nikt mnie nie obrobi. Tak, Franek, nie obrobi mnie nikt. Czemu ty jesteś spalony w ogóle? Zwęglone zwłoki tu są. Podejrzane. Może się palił na mój widok. Haha, ale sucha. Ale Sahara. No dobra. Reload. Ogólnie powiem, że strasznie mocno mi się podoba to miejsce i potwornie mocno podoba mi się ta gra. No ale właśnie no jest taki niesmak, bo tak jak mówię, ostatnio sobie uświadomiłem to, że tu nie ma żadnych bossów i trochę szkoda, powiem szczerze, bo ja bardzo bossów lubię. Dźwięki, kurde. Nie wiem, to jest rewela. Fajne też, że te lokacje są na tyle ciemne, że niczym w klasycznym horrorze trzeba sobie oświetlać drogę. To jest super. Na pewno tu będą przeciwnicy, bo jest dużo kolców. No to bym tak wnioskował, że po coś te kolce będą, nie? Ale dupnął, ale urwał model. Uch, wolny prąd tu mają. Bardzo wolny prąd. No właśnie, tak coś czułem. Ty, ale nabij no się pan, co? Jakiś taki oporny, nie chciał się nabić. Dobra, coś podpaliłem. A na dole jest pełno przeciwników. Pełno znaczy co najmniej dwóch. To znaczy dwóch słyszę, jednego widzę. No dobra, nie ma wyjścia, więc schodzimy. Postarałbym się ich załatwić w miarę po cichu. Jeżeli tylko byłaby taka możliwość, to bardzo bym pożądał takiego obrotu spraw. No, panowie, bardzo do mnie blisko pod... Uuu, ich jest naprawdę dużo. No, trzeba mocno uważać. Ty, no kurde! Serio? Nie będę strzelał! Nie będę strzelał! Małe dziadostwo. Czy wy mnie słyszycie? Oj, towarzyszu obywatelu, słyszycie mnie? Spierdaczam stąd, jadę w Bieszczady. Dobra. Uła. No, było. Było stresująco. Ta rękawica grawitacyjna naprawdę dużo daje, powiem szczerze, w określonych sytuacjach. Tutaj mogę odpalić jakieś drugie zasilanie. Trzeba tak, wypatrywać zwłok. Wszystkich nie przeszukałem na bank.
No dobra. Prawdę mówiąc, usłyszeli mnie, ale nie wyszło źle. Jestem i tak w miarę zadowolony z tej walki, bo mogło być gorzej. Nie straciłem jakoś potwornie dużo zasobów, więc nawet bym powiedział, że jestem ukontentowany. Dobra, ile mam pocisków do czego? Znowu mam pociski do tego. O. Dobra, trochę z tym połazimy. Chociaż... Prawdę mówiąc... Jeszcze trochę pochodzę z tym. Naprawdę tą broń lubię, a do tego też mam jeszcze dosyć dużo pocisków. No dobra. Droga się odblokowała. Wrogowie się zrespili. W sensie, no nie wiem czy się zrespili, ale z pewnością mam teraz do nich dostęp. Ale ty jesteś brzydki, umyłbyś się, wykąpał, znaczy się. Ale projekt, design tych przeciwników to jest po prostu takie mocne 10 na 10, nie? To jest rewela. O kurde, ile tego jest? Ja pieprzę. Grubo. Czy ja mam stazę? Kurde, nie bardzo. Ty możesz przez drzwi przejść? Bardzo nieładnie. Słuchaj, no. Ja pieprzę, no. Zniknął mi guzik do ogłuszania. No wsiął i znikł. Dobra. Połowa sukcesu za nami. Teraz reszta. Jeden załatwiony. Jeden, dwa, trzy, czterech jeszcze. Pięciu jeszcze. Ja pieprzę. Pięciu ich tam jest, naprawdę? To się nie dzieje naprawdę. Sześciu chyba. Wow, ale horda. Jakby to się na mnie rzuciło, to nie ma mocnych. To bym po prostu padł. Nie dałbym rady. Za dużo. No a prawdę mówiąc, to by było bardzo horrorowe i stresujące, gdybym grał na najwyższym poziomie trudności, bo w tej grze jest jeszcze coś takiego. Oni po dacie premiery dodali jeszcze taki super, hiper, duper, uber trudny poziom. Nie wiem, czy on ma permadeath, ale jest bardzo mało zasobów. No i są ekstremalnie mocni przeciwnicy. I powiem wam szczerze, ogrywając The Callisto Protocol właśnie na tym najwyższym poziomie trudności, no to trochę inne byśmy mieli odczucia płynące z rozgrywki. Dosyć takie mocno horrorowe, jeszcze mocniej niż normalnie. Dobra. Jednego mniej, a drugi idzie prosto na mnie. To się trzeba delikatnie wycofać. Gdzie ty wejdziesz? Zazwyczaj w takich grach skradanych, gdzie wróg nas nie słyszy, a my się musimy przekradać, jest taka mechanika, że można odwrócić jego uwagę, jakoś, nie wiem, rzucić kamieniem czy coś. Tutaj tego nie ma, ale może i dobrze, bo tak to by było zbyt łatwo. Tam mi się coś wydaje. Dobra. Nieźle wyszło. Naprawdę jest dobrze. W każdym razie jestem z siebie dumny. No i gdzieś teraz trzeba upolować tych dwóch ostatnich synków, no. Czy ja mam stazę? Nawet mam. No to możemy się zabawić. Chyba wszyscy. Tak mi się wydaje, że wszyscy obdzieleni po chrześcijańsku. Normalnie ich ukrzyżowałem, no. To bardzo po chrześcijańsku. No wpytę. Mamy dużo znajdziek. Dużo mniamuśnej amunicji. Rewelala. I teraz tak, tam jest wybuchowa butla, z której akurat nie skorzystałem, ale i tak sobie dałem radę bez niej. To jest ten wielki kabel. Gdzieś musi być miejsce, w którym ja bym potrzebował tą instalację uruchomić. Czy tu coś było? Chyba nie bardzo. Czyli zostaje mi droga tędy. Nawet mam strzałkę. To jest droga dla opornych. No strzałkę mam, tylko że... Aha, że tędy, dobra. Może i nawet dobrze, że mi tą strzałkę namalowali. Wygląda na to, że ja jestem jeden z tych opornych, no. No,
Dobra. Powiem szczerze, fajne miejsce, podoba mi się. I te kable się tak jarzą taką czerwienią krwistą. Kurde, jakie reaktory atomowe, ty. Grubo. Fajne miejsce, fajne, podoba mi się, naprawdę. No dobra. Dawaj mnie to, kobieto, to się wszystko przyda. I mamy ostatnią uruchamiajkę. No i zacznie. No i w pytkę. Udało mi się uruchomić ów potężny, zardzewiały, postsowiecki reaktor atomowy. Bardzo mocno mnie to cieszy, niezmiernie mnie to kontentuje, ale ukradkiem, bokiem, kątem oka, niczym kameleon, zauważyłem, spostrzegłem, że no już się tak dosyć długo ten odcinek tworzy. Co prawda był nieudolny, bo przerywany, ale jednak się już długo tworzy, a i przy okazji gra mi się w tym momencie zapisała, to i ja postaram się zakończyć, ale żeby wam się nie ckniło, żeby nie było za mało, to jeszcze poględzę delikatnie o ciekawostkach. Ostatnio mówiłem wam o kombinezonach kosmicznych. Opowiadałem o tym, jak prawdopodobnie one będą wyglądały w przyszłości. Prawda taka, że nie tylko kombinezony kosmiczne będą odgrywały wielką rolę, ale także rzeczy, które bezpośrednio być może w przyszłości będziemy nakładali na własną skórę. To znaczy, może kiedyś dożyjemy takich czasów, że no ten ambitny kombinezon w postaci jakiegoś potężnego stroju nawet nie będzie konieczny, czy też potrzebny. Już dzisiaj amerykańskie NASA pracuje nad maścią na skórę. To jest szalone, ja wiem, to brzmi głupio, ale zaręczam, jest to prawda. NASA amerykańskie pracuje nad maścią na skórę, która zabezpieczyłaby tą skórę przed promieniowaniem kosmicznym w przestrzeni. Dokładnie o tym będę opowiadał przy okazji ogrywania The Last of Us. Ja wiem, że temat może się wydaje no, niespecjalnie zbieżny z tematyką The Last of Us, ale w przyszłości jeszcze się zdziwicie, bo ja wam udowodnię, że to jest zbieżne z tematyką owego tytułu. Ale tym razem jednak mówiliśmy bezpośrednio o skafandrach kosmicznych. Więc mówiliśmy także o tym, że trzeba dobrze odizolować ciało człowieka od zewnętrznego świata z uwagi na to, że no wielkie wahania temperatur są, tak? I to jest ogromny problem, bo człowiek jest dosyć na nie wrażliwy. No i właśnie ta silna konieczność odizolowania ciała ludzkiego jest kolejnym argumentem, który przemawia za tym, że w przyszłości zamiast nas w kosmos będą latały inteligentne maszyny, bo im nie robi różnicy, czy to jest plus 100 stopni, czy też być może minus 100 stopni Celsjusza. Maszyna jest wykonana ze stali, więc lata jej to koło nosa. Człowieka zaś trzeba zabezpieczać jak przytaczane przeze mnie kiedyś jajko, prawda? No to jednak jest bardzo niewygodne, tym bardziej w warunkach, kiedy no ciężko jest z szeroko rozumianym zapleczem, no bo w kosmosie brakuje wszystkiego, wszystko sobie trzeba albo dowieźć z bardzo daleko, albo wykreować od podstaw samemu, co nie jest takie proste. I to także kolejny powód, że właśnie no w przyszłości prawdopodobnie jednak te maszyny będą latały w kosmos. Natomiast skafandry kosmiczne również jest to powód, dla którego one są tak wielkie w dzisiejszych czasach, bo chodzi właśnie o tą warstwę izolacyjną. Warstwę izolacyjną, która bezpośrednio jest stanowiona przez zmagazynowane wewnątrz stroju powietrze. Mimo wszystko po raz kolejny zaznaczam, że tak to wygląda dzisiaj i naukowcy już pracują nad tym, jak to zmienić. Chcą kreować cienkie materiały, które utrzymują ciśnienie przez samo naprężenie tego materiału, tak? Inna kwestia, że ciśnienie powietrza moglibyśmy wtedy utrzymywać w samej masce. Po co? Nie tylko chodzi o łatwość manewrowania i życia w czymś takim, ale także o kolejny czynnik, jakim jest pył kosmiczny, tak zwane mikrometeoryty, których w przestrzeni kosmicznej trochę jednak jest, trochę ich lata, a choć mają one zazwyczaj mniej niż 1 mm średnicy, to są rozpędzone do gigantycznych prędkości, dlatego tak ważna jest trwałość kombinezonu astronautów i dlatego nie widzi nam się, aby w przyszłości ludzie latali w powietrznych bańkach, tak jak to dzisiaj ma miejsce, niczym karp w foliowym worku niesionym do sklepu, a raczej ze sklepu na Wigilię. W takim przypadku każde uszkodzenie czy rozerwanie takiego worka powoduje wypłynięcie wody i śmierć karpia, prawda?
W domyśle ubytek tlenu i śmierć samego astronauty, dlatego chcielibyśmy, aby w przyszłości skafandry kosmiczne miały co najwyżej tlenowe hełmy. Z pewnością nie resztę i choć coś podobnego widzimy przy okazji The Callisto Protocol, gdzie już od początkowego lądowania na Księżycu zakładano nam maskę tlenową na twarz, nie oznacza to, że ta gra pokazała to w sposób realistyczny, a o tym dlaczego nie? To jeszcze wam poględzę na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. Póki co ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Mam nadzieję, że gra wam się podoba. Mam nadzieję, że ogólnie ten cały let's play wam się podoba, bo mnie strasznie, no. Powiem szczerze, za każdym razem, kiedy do The Callisto zasiadam, to po prostu rogala mam od ucha do ucha i no długo już nie miałem takiej gry. To znaczy z perspektywy właśnie takiego horroru z takim wielkim klimatem. No chyba ostatnio w coś takiego grałem bodajże w Darkwooda lata temu, więc no ile już wody w rzekach upłynęło, nie? Więc fajnie, fajnie, naprawdę się cieszę i dobrze się bawię. Nic to ludziska, na razie ode mnie to tyle, trzymta się jak coś to łapki, pamiętajcie także o Patronajcie. Na razie.